Cześć, witajcie, ja jestem Chudy. Oto kolejny odcinek z GTA. Chwilę nie było, ale jest kolejny. Ostatnio byliśmy Trevorem w dokach. Co dzisiaj mam do zrobienia? Zaraz zobaczymy, póki co Wade do nas napisał. A, bo my planujemy ten napad. No to miałem mówić, że zobaczmy, jakie mamy misje. Może sobie zmienimy bohatera. Ale skoro kontynuujemy wątek doków i będzie ten napad, to zróbmy dzisiaj przygotowanie do tego napadu. Co my możemy w związku z tym zrobić? Batyskaw możemy zdobyć. A coś jeszcze? A to jest rzeźnia. Tutaj mamy chyba do tych dziadków coś. No to chyba tylko ten. Zdobycie batyskawu nam zostaje do tego. Udajmy się tam teraz. Oho. Pojawiło nam się coś na mapie. Co tu będzie? Will you two just make out already? Hey, can you give me a ride? Just so Boy Scout there can get his buzzkill badge. There's my car. Dobra, podrzucimy go. Chyba musimy jego auta? Czy no nieważne, bo nie czym pojedziemy. Możemy jego. Wsiadaj, stary. Hop, hop. No szybciej. Nie mamy całego dnia. Go. I'm on Alta Place, off Howick Ave. It's not that far. Ah, kurde, możemy gdzieś. I don't feel so good. Zawieźć do altruistów też. I just got a mouthful of something. You better take it slow. Hey, thanks for this, man. As you can see, I could have driven. No problem. Gdzie ci altruiści są gdzieś daleko, jakoś, nie? Tutaj, aż nie chcę się tam teraz jechać. Oddajmy go normalnie do domu. Może następnym razem. Aj, sorry. Może następnym razem odwiedziemy jakoś pasażera tam. Nie jest jechać zbyt szybko, żeby nie zmiotało na mnie, czy coś. You don't call a deaf kid stupid for talking funny. I can't believe he just walked out without me. Why do guys turn into such assholes when they get married? Well, he can go back to his boring family to jacking off in the garage after everyone's gone to bed. I'll stick with my awesome life, thank you. Your buddy's a fool. Ditching a charming raconteur like you. This is nothing. You should see me on Thanksgiving, humping the turkey, shouting you. You like my wishbone, don't you? Look at classic me. The ladies in that place, dude, all over me like a wretch. I'd have cleaned up if I didn't have the worst fucking wingman ever. Be nice if everything stops spinning around soon. Baba Black Sheep. Ale jest na miejscu. Spadaj, alkoholiku. Thanks for the ride, man. I gotta get inside. I'm about to spill my guts. Take this for the gas. I'll see you around. Try not to pass out. Dam jakąś kasę, ale ja odbiorę też samochód i jedziemy potem batyska w końcu. O, Wade coś napisał. Tak się niego nie znajdziesz tylko w forcie, uważaj na śmigłowce. A. Batyskaf albo śmigłowiec nam się jeszcze pojawił. A śmigłowiec jest tu. Ej, może zdobędziemy sobie śmigłowiec. Zróbmy to śmigłowcem. No to jest to albo to. Tak mi się wydaje. No nie wiem, w każdym razie. Jedźmy po śmigłowiec. Nie wiem, czy musimy mieć to i to, czy tylko jedno. Ale zacznijmy od śmigłowca, jakby co. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, bo musimy się tam na górę wbić. Bo przejechałem pod mostem i to no, nic się nie stało. To jest chyba tam w środku. To jest jakieś lotnisko albo czy coś.
jakby Wade wcześniej napisał o tym śmigłowcu, to moglibyśmy tamtego typa odwieźć do tych altruistów. To wtedy byłoby bardziej po drodze. Czy jak ja będę tu próbował wjechać, to pewnie mnie nie wpuszczą. A czy zaczną mnie ścigać, jak przez to przejadę? Tak. To gaz dodech i... O, tu jest wojsko, ja pierdzielę. Nie, nie jest dobrze. Ja tu zginę, halo. To jest słaby pomysł. O Jezu. Trevor. Potrzebujemy naładować życie. Chyba, że do nich po prostu zaczniemy strzelać. Da, Trevor, wysiadka. Ale nie tak. Trevor, stawaj, cholera. Odpalamy się na maksa. Lecimy z nimi. O nie, może nie tak. Dobrze z nimi lecimy. Co oni są? Niedobrze. Kończy mi się zdolność. Czy oni się w ogóle skończą kiedyś? Obawiam się, że nie. No może lećmy po prostu po ten śmigłowiec. Lecimy! Lewor! Czołg! Jezus Maria. Oj, niedobrze, niedobrze. Nie wiem, czy to ten śmigłowiec miałem brać, ale czołg mi się tu nie podoba. Jak on zaraz za mnie strzeli. To chyba nie był strzał z czołgu. Ale... był mocny. Powtórzmy to. Dobra. Nie mieliśmy to radio. Co to zrobić? Inaczej. Może od razu się wbijem w ten śmigłowiec bez strzelania do nich. Go. Ała. Dobra, to nie było dobre. Co oni mi zrobili właśnie? Czy to była eksplozja mojego auta, czy czymś wybuchowym do mnie strzelili? Do 3 razy sztuka, jak to mówią. One more time. Ty pies, spokojnie. Trevor to wariat, musimy to zrobić na wariata, żeby dobrze odwzorować jego charakter. Dobra. Oho, oła. Dobra. No, oni czymś wybuchowym we mnie walą. Na pewno. Ja jadę tu... A, ja mam ten ukraść. Nieważne. No, Trevor, Trevor, wysiadaj. Rozwalamy szybko, kogo się da najbliżej. Da, bierzemy to. Nie zgin, Trevor, nie zgin. Startuj! Startuj! Dobra. Jak się latało? Jak się latało? Tak się latało, dobra. Michael będzie pilotował, ten Michaela w szkółce. No dobra. A ja mogę Michaelem to ukraść? Chyba nie mogę tego Michaelem kraść. Lecimy z tym. Dobrze było im uciec jeszcze. A nie, no, tak, a oni już nie widzą, nie gonią mnie. Dobra. Nie bodajże. No i za trzecim razem się udało. Czyli jeszcze tak szybko tego napadu nie będzie. Oh, hi Trevor. The Air Force are missing a chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick.
Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. Dobra. Pierwsza rzecz z listy zakupów zrobiona. No teraz bo jednak będziemy musieli ten Batyska pogarnąć. To zaraz się tam udamy, tylko dostarczymy ten helikopter do magazynu Trevora prawdopodobnie. Dobra. Mamy to. To teraz musimy wrócić do miasta po Batyska chyba, nie? Dokładnie. To zaznaczamy, bierzemy Sand Kinga i jedziemy. O, Jimmy do nas napisał. Ale już jesteśmy prawie na miejscu. Co tam, Jimmy, chcesz? Zobaczmy to. Hej, wujku T, tu Jizz Lee i wjechałem nie tu gdzie trzeba. Jimmy D, do jebanego S, tak się cieszę, że wróciłeś, mój ojciec ostatnio zachowuje się jak, no, przeczytajcie sobie sami, bo to są nieładne słowa. Okej, czyli po prostu jest informacja o tym, że możemy się z Jimmym spotkać, tak o po prostu. Towarzysko, a tymczasem 800 metrów do celu i będziemy kraść batyskaw. Czy uda się za pierwszym razem, czy będą takie same akcje jak z helikopterem? Zaraz się okaże. Zobaczmy. Doki, czy ja do doków wjadę tak osoby? Pewnie nie wjadę tak osoby. Pewnie będą mnie ścigać, jak tędy przejadę. Nie, nie ścigają mnie, okej. To chociaż tyle póki co. Nie zwracam uwagi, w ogóle nie jestem podejrzany tu. Oczywiście. I co, tak sobie po prostu ten batyskaw weźmiemy? Fajnie by było, zobaczymy. Gdzie on jest? Z tej czy z tej strony? Chwila. Trzeba go namierzyć. Chyba trzeba ze statku to zrobić. Teraz zobaczymy. Schowajmy broń może. Klimatyczna muzyczka. Oho, dobra, jest jakaś czerwona kropka na statku. Tu już mnie nie powinno być. Ale typ jest po drugiej stronie. Ja aż tak bardzo nie hałasuję, nie powinien mnie zobaczyć. Może by go zabić? Nie no, olać. Tu się zrzuca batyska raczej. I to ona już na pewno zwróci uwagę. Może nie. Nie zwróciło to uwagi zupełnie. Dobrze, nie spadłem na batyska, bo to by zabolało. No, Trevor, wsiadaj, wsiadaj. I co, serio, ukradniemy to tak... O! Jak się zanurzało pod tym skafem? Trevor? Fine. I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. O. No, tak się zanurzało. Ała. Tu. Niedaleko mam podpłynąć. Dobra. Co mi oznaczenie niewiele dało, i tak? Czekajcie. Tędy, nie tędy. W drugą stronę muszę. Shift do wynurzenia, kontrol do zanurzenia. No, aż się wynurzmy. Może nas nie będą ścigać. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right.
Orka to chyba było. Okej. Kradzież batyskafu była o wiele prostsza niż śmigłowca. Mam nadzieję. Nie no, bo to sobie już po prostu go tam zaparkujemy. I tyle, co? Kolejna orka? Nie widziałem. Denerwujące jest to, że mnie automatycznie zanurza czasami. Nic na to nie poradzę. Oła. Tylko, żebym nie osiadł gdzieś na dnie. No to będzie przypał. No halo. Co się stało? Dobra. Wypływamy stąd. No tym w górę. Może tak spróbuję popłynąć. I daleko to jeszcze? No jest kawałek. Jednak po tej wodzie się powoli płynie. Widzimy się na miejscu. Okej, Floyd nas złapie. A on się chyba jeszcze wynurzyć, nie? A, nie musiałem nawet. Okej. No i mamy batyskaw. A dobra, to jeszcze nie koniec. Jeszcze musimy go zawieźć do magazynu, ale na szczęście magazyn jest dość blisko z tego co widzę. Zaraz tam będziemy. Okay. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. No, w ogóle nie wzbudziliśmy podejrzeń. Wjeżdżamy sobie tak do doków, bierzemy batyskaw, wypływamy, przewozimy ciężarówką i tyle. A wysiąść ciężarówki jeszcze, okej. No i co? Kończono? Halo? Gro? Czy może odejść tam trochę, albo poczekać aż Floyd odjedzie z nami albo i bez nas. No i ukończono. Mała podwodna, świetnie. Czy my jeszcze mamy coś przygotować do napadu? Bo sprzęt cały mamy. Została nam szkółka latania Michaela. Ale czy to jest szkółka latania? Tak. To bym sobie zrobił w kolejnym odcinku, albo w ogóle poza odcinkami, więc zobaczymy. Także w tym to było tyle. W kolejnym sobie albo zrobimy trochę wątku Michaela i plus szkółkę latania, żeby był taki odcinek typowo Michael, albo sobie zrobię szkółkę latania pomiędzy odcinkami i w kolejnym już będzie napad. No zobaczymy. Także w tym momencie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.